Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam Wam do pokazania moją kosmetyczkę października. Zapraszam. I dołożę sobie troszkę różu, bo teraz jak patrzę na siebie w podglądzie, to mam wrażenie, że troszkę mi się te policzki rozmyły. Czekajcie. Do tego różu, który mam na sobie, oczywiście przejdziemy później, kiedy dojdziemy do kosmetyków, do konturowania, ale taki szybki retusz, można powiedzieć. I kopary już pod blokiem nie ma, klimatyzacji na razie nie włączam, jak na razie jest ok, wiertara się jeszcze nie załączyła u sąsiada, więc może dzisiaj będzie w miarę ok, jeśli chodzi o dźwięk. Szybciutko przypomnę, że jeśli chodzi o kosmetyczkę miesiąca, to ja po prostu z tych całych zasobów swoich kosmetycznych, które mam, one są dosyć spore, wyciągam kosmetyki, po które w danym miesiącu będę sięgać. Nie zaglądam tam do tych pudeł, no chyba, że coś mi się skończy, albo coś mi się przeterminuje, albo coś mi się ewidentnie nie podoba i potrzebuję zamiennika, wtedy to robię, ale zawsze Was później o tym informuję. No i oczywiście pojawiają się też tu i ówdzie nowości. Na tym polega kosmetyczka miesiąca, przechodzimy do niej. Aż się zająknęłam. Dobrze, moi drodzy, w pierwszej szufladzie standardowo są kosmetyki do oczu. Mówię o cieniach pojedynczych, o paletach, o wszelkiego rodzaju bzdurkach typu temperówki do kredek, zalotki, nożyczki, pęsetki itd. Pojawiła się ostatnio nowa kolekcja, na pewno online, jeśli chodzi o Eveline. Choco Glam ona chyba się nazywa. Tutaj mam błyszczyk, też Wam go później pokażę. To nawet nie jest błyszczyk. Tak, błyszczyk. Dobra, nieważne. Choco Glamour, przepraszam, tak się nazywa kolekcja. I zamówiłam wczoraj na stronie Hebe ich pojedynczy cień z tej kolekcji. Właściwie taki topper. Ładnie wygląda, przynajmniej na zdjęciu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc już zapowiadam, że to na pewno w tym miesiącu się pojawi. Jak zajrzałam do mojego pudła z paletami cieni, a ja jakiś czas temu robiłam tam porządki, zresztą co jakiś czas staram się wyjmować te kosmetyki, które nie tyle są złe, ale po które sięgam najrzadziej albo w ogóle, i żeby one nie zalegały i nie marniały, nie niszczały w tym moim pudle, to po prostu posyłam je dalej w świat. I po tych wszystkich czystkach okazuje się, że w większości, jeśli chodzi o palety do cieni, to ja mam palety od Nataszy Denony. I w tym miesiącu znowu mam dwa jej produkty. I nie chodzi o to, że jestem sponsorowana, fajnie by było, przez tą markę, ale po prostu lubię tą formułę. I wyciągnęłam sobie dwie paletki, jak dla mnie, jeśli chodzi o moje gusta, jesienne. To, co mam na sobie, to jest paleta, która, o dziwo, została wypuszczona na rynek na przełomie wiosny i lata. Pojawiła się chyba w czerwcu. I to jest paleta Yuka, która dla mnie, już wtedy Wam mówiłam, kiedy ją recenzowałam, że to są takie bardzo jesienne barwy. I to jest to, co mam dzisiaj na oczach. Zielonkości, limonkości, złota, też troszeczkę takich jesiennych, ciepłych brązów. No więc to będzie w tym miesiącu na moich oczach. Mam tutaj bałagan na tym biurku. I jeszcze jedna paleta od Nataszy, to jest jej paleta Retro. I tutaj już mamy bardziej burgundowo. Różowo, brzoskwiniowo, ale burgundowo, jest wino, są fiolety, jest troszeczkę chłodu. Co do jakości, to w obu paletach nie ma się do czego przyczepić. I to są właśnie moje jesienne odcienie. Albo burgundy i fiolety, albo takie ciepłe złota i brzoskwinie, ale to nie wszystko. Nie planuję w tym miesiącu, chociaż różnie z tym bywa, nie planuję zakupów paletowych, dlatego że przyznaję, że nic, jeśli chodzi o zapowiedzi oczywiście, jakoś do mnie nie przemawia, nic mnie nie kusi, więc pozwoliłam sobie wyciągnąć cztery paletki w tym miesiącu. Coś takiego stricte nudziakowego, coś naprawdę starego, coś, co jest świetnej jakości. To jest seria Curie Palette od Nabli i to jest ich jedyneczka, czyli Nude. I to pamiętam, że chyba była pierwsza paleta, jedna z pierwszych palet od Nabli, gdzie pojawiły się te winylowe czy silikonowe cienie. Ja zawsze zapominam, jeśli chodzi o... Nie, tutaj nie ma z tyłu napisane. To są te maty takie lekko kremowe, które teraz też pojawiają się często w paletach u Nataszy Denony. Jest bardzo nudziakowo i neutralnie. To są pięknie błyszczące cienie. Bardzo dobra paleta. I tu jest jeszcze lustereczko, więc wyciągnęłam sobie to i paletka Lisy Eldridge w odcieniu Myth. To już jest bardziej fioletowo-różowo. I tak, wiem, że wyjęłam sobie tą burgundową paletę Retro od Nataszy, ale chcę tej palety troszeczkę poużywać. Tu jest piękny toperek na przeźroczystej bazie. Też fajne odcienie. Ona jest mała, kompaktowa. Kto wie, może znowu gdzieś wyjadę.
To będzie coś, co bardzo przyjemnie zmieści się i łatwo do kosmetyczki. Więc jeśli chodzi o cienie do powiek, to w tym miesiącu na chwilę obecną tyle. Przy szufladzie numer 2 musiałam włączyć klimatyzację. Zaczyna się robić nieznośnie. Szuflada numer 2 to jest szuflada, w której są podkłady, korektory, pudry. I wyjęłam sobie w tym miesiącu tylko dwa kosmetyki, jeśli chodzi o podkłady, a to dlatego, że wybieram się do sklepu MAC Cosmetics, żeby kupić ten ich nowy podkład. Chciałam to zrobić online. Niestety nie rozumiem ich oznaczeń, jeśli chodzi o kolorystykę, bo mam wrażenie, że oznaczenia NC, znaczy N neutralne, prawda? C powinny się skłaniać według mojej wiedzy w kierunku chłodnych odcieni, a one są ciepłe. I odwrotnie, te z literką W powinny się skłaniać w stronę żółci, ciepłych tonów, a one się wydają wręcz chłodne, więc ja po prostu muszę pójść do sklepu i zaswatchować te odcienie. Tak, bo ja nigdy, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miała podkład od MAC. Jakoś nigdy mnie nie kusiły. Więc tak, jeśli chodzi o nowość, to zdecydowanie po to sięgnę. To, co mam dzisiaj na sobie, to jest podkład, który jest naprawdę stary. Znaczy jest starowinką, on pojawił się na rynku dawno temu. To jest propozycja Zoewy, ich Authentic Skin Natural Luminous Foundation. I to był podkład, który, to jest podkład, który ma Wam dać naturalne, lśniące wykończenie. Przyznaję, że porównując go do tych obecnie królujących na rynku podkładów rozświetlających, to jest bardziej satynowe wykończenie, to jest podkład zastygający. Wiele osób by nawet powiedziało, że on dąży do matu, natomiast jest taki lekki, bardzo delikatny blask. Ja mam go w odcieniu 050 N Beautiful. Bardzo fajna opcja, mocno kryjąca, więc to sobie wyjęłam i jak to zwykle u mnie, jak jest coś mocno kryjącego, to potrzebuję też czegoś delikatnego, czegoś, co nawet delikatnie wsmaruje w twarz, czegoś, co pozwoli mi zrobić taki szybki make-up, no make-up. I w tym miesiącu wyjęłam sobie to cudeńko od L'Oreal. Świetny podkład. To jest True Match Nude Plumping Tinted Serum. Tu jest 1% stężenie kwasu hialuronowego. Ja mam odcień od 0,5 do 2 Very Light. Tu jest ta pipetka irytująca. Może być troszeczkę za jasny, ale od czego są przyciemniacze do podkładu? Bardzo dobra opcja. Nawet nie tyle, że drogeryjna, ale to jest po prostu świetny podkład. I te dwie opcje plus podkład od MAC, który zamierzam kupić, to będzie to, jeśli chodzi o październik. Na chwilę obecną oczywiście. Jeśli chodzi o korektory, to nie mam na chwilę obecną żadnej nowości. Coś mocno kryjącego, co będę łączyć z tym podkładem od Zoewy, to jest NARS Radiant Creamy Concealer. Mój ulubieniec w odcieniu Vanilla. To jest to, co mam dzisiaj oczywiście na sobie. Coś lżej kryjącego, ale przyznaję, że dającego opcję mocnego krycia. To jest korektor, który daje wachlarz możliwości i to jest ta opcja od NYX Bear With Me Concealer Serum. Tu jest zaskakująca ilość pigmentu jak na coś, co jest napigmentowanym serum, bo to jest takie połączenie kolorówki i pielęgnacji. Z reguły te podkłady czy korektory, które mają być po prostu napigmentowanym serum, tego krycia mają niewiele, tu jest zaskakująco wiele tego koloru. Ale łatwo można go stopniować, znaczy bardzo niewielka ilość da Wam lekkie wyrównanie kolorytu. Jak się nałoży tego korektora sporo, no to właśnie jest całkiem porządne, całkiem mocne krycie i on też jest taki kremowy, delikatnie rozświetlający bez drobin. Bardzo fajny korektor, pięknie leżący na mojej skórze pod okiem przez cały dzień i wyjęłam sobie coś, co jest mocno kryjące, tylko muszę sprawdzić, jak to jest z odcieniem. To jest korektor od Pat McGrath i odcień mam L3. I jak tak przeglądałam te moje korektory, żeby sobie wybrać coś na październik, to mi się wydawał on bardzo żółty na tle tego wszystkiego, co u siebie mam. Więc to jest taki korektor, który muszę sprawdzić, przetestować. Nie wiem, dlaczego ja rzadko po niego sięgam. No więc dlatego go wyjęłam, żeby się przekonać, czy może jest z nim coś nie tak, może ten odcień jest zbyt żółty jakoś, i ja jakoś instynktownie go unikam. No nie wiem, trzy korektory na chwilę obecną i pudry, no to wiadomo, puder od Pat McGrath do utrwalania korektora, to jest puder dedykowany okolicy pod okiem i tutaj już jest takie znaczne dęko. Więc skupiam się na tym, żeby go wykończyć. Jeśli chodzi o utrwalanie podkładu, to słuchajcie, udało mi się wykończyć ten puder od Revolution Pro, ten mój ukochany Hydra Matte, to było jego drugie opakowanie, które wykończyłam i jak na razie, znaczy wiecie jak to jest z pudrami. Mam oczywiście sypkie formuły, które utrwalają
i pięknie matują na długi czas i do tego jeszcze wygładzają, na przykład ten puder HD z Glam Shop. Z tym, że ja zauważyłam, że on daje straszny flashback, nawet nie na fotografii, ale jak tutaj do Was siedzę i mówię, to przy montowaniu ostatnio zauważyłam, a wyjęłam go sobie właśnie już pod koniec września, bo wykończyłam ten Hydra Matte, że na przykład koło nosa, jak nadmiaru bardzo mocno pędzlem nie usunę, no to później na kamerze są takie momenty, że wydaje się, jakbym sobie coś wciągnęła nosem. Albo potarła nos dłonią, która jest ubrudzona mąką. W każdym razie wybija się ten puder. Tutaj widzę, że jest ok. Chociaż jak zaczęłam nagrywać, oczywiście w lusterku wszystko wydaje się być w porządku. Włączyłam kamerę i zobaczyłam, że tutaj mam taką jasną pręgę. Więc o tym trzeba pamiętać. Natomiast on fantastycznie utrwala, wygładza, niweluje widoczność porów. Jest nieskazitelny. To znaczy w ogóle go nie widać, nie ma tej pudrowości. Matuje. Świetna opcja. I kupiłam sobie nowość, moi drodzy, od Bobbi Brown. Ja zapowiadałam, że poluję na ten puder, bo bardzo go poleca Tati. To jest ich Vitamin Enriched Pressed Powder. Ja mam go w odcieniu neutralnym. Wydaje się być żółty, ale tutaj nie ma dużo pigmentu i on nie wybija się na żółto. Na mojej cerze muszę Wam powiedzieć, ja muszę go potestować z kilkoma podkładami. I powiem Wam, czy rzeczywiście robi tak świetną robotę, jak Tati zachwala. Jeśli chodzi o kosmetyki do twarzy, w sensie podkład, korektor, pudry, to w sumie jest na tyle, z tym, że ja jeszcze zamówiłam, skusiłam się na nowy puder od Huda Beauty. Nie skusiłam się na opcję sypką, chociaż tę preferuję, a to dlatego, że ona ma, jeśli chodzi o pudry, takie bardzo duże, toporne, kanciaste opakowania. Ale skusiłam się na nowość, czyli tej pudry prasowanej i skusiłam się na wiralowy odcień Cherry Blossom. Chcę spróbować, jak to rozjaśnianie twarzy tym różowym pudrem, jak to u mnie będzie wyglądać. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. I jeśli chodzi o konturowanie, to mam oczywiście bronzer, który dzisiaj nałożyłam i który zapowiadałam, że wyjmę, bo zatęskniłam za tym cudeńkiem. To jest bronzer od Hourglass i ich Ambient Lighting Bronzer w odcieniu Luminous Bronze Light. Marmurek, lekko rozświetlający, ocieplający, świetnej jakości puder, ale mam też oczywiście opcję płynną, nie byłabym sobą i to jest propozycja Tarte, to jest ich Sculpt Tape Contour i ja mam go w odcieniu Cool Bronze. To nie jest Cool Bronze. Jak recenzowałam dla Was ten produkt, to od razu Wam powiedziałam, że to absolutnie nie jest chłodny odcień, ani nawet neutralny odcień brązu. To jest kolor ocieplający, on się pięknie aplikuje, lekko rozświetla. Jest bardzo dobrej jakości płynnym bronzerem, natomiast nazwa odcienia może być myląca i na to trzeba uważać. Mam też nowość od Eveline. Powiedziałam Wam na początku, że kupiłam sobie, zamówiłam ten pojedynczy cień z nowej kolekcji Choco Glamour i mam też z tej kolekcji bronzer. Kremowy oczywiście. Creamy Bronzer. To jest skwalan, witamina E. On wygląda, jakby ktoś kakao nalał do tej puszeczki i ono zastygło. Nie pamiętam, czy tam były jakieś opcje kolorystyczne. Chyba tak. Chyba były dwie. Ja wzięłam tą jaśniejszą. Dobra, klima, musisz się wyłączyć, bo mnie irytujesz. Ja mam tą jaśniejszą. Jak widać, on jeszcze nie był nawet swatchowany. Trochę pachnie nie tyle czekoladą, co takimi waflami czekoladowymi. Czy ja już się umazałam? Nie, okej. Okay. Zobaczmy ten. Nie jest taki tempo kremowy, ale lekko tłustawy. Tak wygląda odcień. Oczywiście zobaczymy, jak to się będzie aplikować, nosić, czy nie będzie rozpuszczać mi tego, co poniżej, czy nie będzie znikać, tak jak znika bronzer nowy od Catrice, który trzeba utrwalić, żeby on pięknie cały dzień na twarzy leżał. No, oczywiście Wam o tym wszystkim opowiem w swoim czasie. Jeśli chodzi o bronzery, to wszystko. Jeśli chodzi o róż, to co żeście już widzieli, to co aplikowałam na moje policzki, to jest... A, znowu mnie coś swędzi. To jest róż od MAC, ich kolekcja Glow and Play, Glow Play, Glow Play Blush. To są takie poduszeczki w przepięknym, jakże nudnym w opakowaniu odcieniu, są natural. To jest róż, który daje nawet nie delikatny blask, ale taką poświatę. Bardzo naturalne wykończenie, bardzo neutralny, nienachalny odcień. Świetna opcja. Więc jeśli chodzi o taką opcję, która
pasuje do każdego makijażu, delikatnie akcentuje policzek, ale nie zwraca za bardzo na niego uwagę, to będzie to w tym miesiącu. Wzięłam sobie też coś intensywniej rozświetlającego i intensywniej brzoskwiniowego, to jest od Benefit opcja Mini Shelly odcień. Brzoskwinka rozświetlająca. Mam też w tym miesiącu coś takiego jesiennego, to jest Desert Rose, róż w pudrze od Makeup by Mario. Piękny jesienny odcień. Jest róża, a ona jest taka stonowana, taka jesienna. Coś różowego, coś chłodnego. Róż od Dior, w ich odcieniu 001 Pink. To jest ten, czekajcie, coś tutaj jest. A, Rosy Glow Blush. To jest ten wiralowy odcień. Ja go bardzo lubię. Czy on jest wart tych pieniędzy na chwilę obecną? Bardzo dużo marek, drogeryjnych też, ma w swojej ofercie taki chłodny odcień różu, delikatnie liśniącego. Przyznaję, że ja wielu tych opcji nie używałam i na pewno są jakieś różnice, delikatnie jak nie w odcieniu, to poziomie pigmentacji, to znowu jeśli chodzi o ten blask. Natomiast nie jest on już tak jedyny w swoim rodzaju, jak kiedyś był, jak był, kiedy pojawił się na rynku. No ale niemniej jednak jest u mnie w kolekcji, więc stwierdziłam, że będę z niego korzystać, bo czemu nie? Jeśli chodzi o róże, to na chwilę obecną to tyle, nie jest tak źle. W zeszłym miesiącu było tego zdecydowanie więcej, za dużo było. Dwa rozświetlacze. To, co mam dzisiaj na sobie, to jest ta mocniej liśniąca w tym miesiącu opcja, coś pudrowego, ale nie wyglądającego sucho, nie mającego dużych drobin brokatu. To jest opcja, propozycja Charlotte Tilbury, jej Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter w odcieniu Champagne Glow. To pięknie liśni. Oczywiście ja nałożyłam delikatną ilość. Spokojnie można ten efekt zbudować i spotęgować. A na co dzień takie bardzo delikatne rozświetlenie. To jest opcja płynna Rare Beauty. To jest rozświetlacz, który na stronie Sephory ma dłuższą nazwę. Tutaj jest po prostu napisane Liquid Luminizer i ja mam go w odcieniu Enlighten. Bardzo ładny. Bardzo ładny, delikatny, subtelny, od razu zaznaczam. Ale ja bardzo lubię na co dzień ten rodzaj rozświetlenia. I jeśli chodzi o kosmetyki do ust, to po pierwsze, tak jak powiedziałam, mam błyszczyk z serii Choco Glamour od Eveline. To jest ich Vinyl Gloss Lip Liquid. Tak, nie po kolei te wyrazy, ale jest. I myślałam, że on będzie bardziej czekoladowy, jest różowy. Pachnie. Znowu, wafle czekoladowe. Fajny ten zapach jest. Miałam go na sobie raz i nie jest źle, ale muszę go jeszcze troszkę ponosić, bo muszę pewne rzeczy sprawdzić, zanim przyjdę do Was z recenzją. I idą do mnie dwie opcje kolorystyczne z tego co kojarzę, kosmetyku nowego od Glam Shop. Ja wiem, że ja powiedziałam, że już raczej nie będę od nich zamawiać i po raz kolejny zastanawiam się, czemu to zrobiłam. Po pierwsze, znaczy co do kosmetyków, to mam nadzieję, że będą świetne, bo to jest ten rodzaj kosmetyku, który ma na przykład u siebie Tarte. Chodzi mi o te kremy takie do ust. To akurat jest chyba pomadka. Tak, to jest lip cream, ale chodzi mi, tak, to jest taka pomadka, takie, co są, wiecie, wyklikiwane, wykręcane. Makeup by Mario też ma taką pomadkę, bardzo kremową, bardzo luźną. Więc tam trzeba uważać, żeby za dużo tego produktu nie wyjąć. To są bardzo gęste, można powiedzieć, błyszczyki do ust, ale są na tyle luźne, że nie można ich nazwać pomadkami. To jest coś pomiędzy. To daje szklany blask, może być z drobinką, moc nawilżenia. I widziałam taką propozycję od Glam Shop i stwierdziłam, że spróbuję, bo czemu nie? Mogą być świetne. Z tym, że jak składałam zamówienie, to na stronie wybrałam opcję kuriera. I oczywiście było napisane, że 1-2 dni robocze, jeśli chodzi o dostawę. Dopiero po 4 dostałam informację, że produkt został wysłany. Glam Shop go wysłał, więc wiecie co? Ja zapłaciłam za tą przesyłkę. Chciałam, żeby do mnie przyszła szybko. 4-5 dni. No nie jest źle, nie ma dramatu, ale to nie jest to, za co zapłaciłam. Prawda? W każdym razie, czekam jeszcze na to, jeśli chodzi o nowości do ust. Jest mnóstwo nowych olejków w sklepach do ust, które mnie kuszą, na przykład olejki od AA. Widziałam dzisiaj w Rossmanie, jak robiłam zakupy, nie skusiłam się, ale bardzo możliwe, że po niej jeszcze wrócę. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o kosmetyczkę października, to na chwilę obecną tak to wygląda. Ja do siebie zapraszam w środę
i pobawimy się starowinkami. Wyciągnę te niektóre oczywiście starowinki, które Wam przed chwilą pokazałam, umaluję się nimi, pogadamy o formułach, zobaczymy, czy to jeszcze jest fajne, czy może zmieniły się trendy, czy może nie warto po nie sięgać, a może właśnie warto je wyciągnąć z dołów, z tyłów, szuflad swoich i znowu się nimi pomalować, bo są całkiem solidne. O tym będzie w środę. Będzie czat make-up z serii Stare, ale jare. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Na razie.